Cześć! W poprzednim odcinku stworzyliśmy już gracza, który jako taka wygląda, a dokładnie jego ramiona, bez animacji. Dlatego czas przyszedł teraz, aby te animacje stworzyć. Przejdźmy do katalogu z meshami i kliknijmy prawym przyciskiem na pierwszym pliku, aby stworzyć animacje blueprintowe, czyli anim blueprint. Klikamy. Możemy je nazwać jak tylko chcemy. Ja tylko dopiszę na końcu BP, żeby było wiadomo, że to jest blueprint. I wejdźmy do środka. Wszystko wygląda bardzo podobnie jak w perspektywie trzeciej osoby. Na samym początku musimy stworzyć te same elementy, czyli dwie zmienne. Jedna zmienna, którą można stworzyć tutaj poprzez dodanie po prostu nowej zmiennej, będzie nazywała się lata. Ona będzie analizować, w jakiej pozycji jest gracz aktualnie. Drugą zmienną będzie prędkość, która będzie analizować, z jaką prędkością porusza się gracz w naszej grze. Dokładnie porusza się po mapie. Ta zmienna będzie typu float, czyli zmienna przecinkowego. Lata natomiast to jest bool, czyli true lub false. Jako pierwszą przystosujemy prędkość. Na samym początku musimy pobrać wektor prędkości. Wektor prędkości poza samą prędkością ma też kierunek, jak każdy wektor, oraz zwrot. Nas jednak interesuje długość tego wektora, więc skorzystamy z klocka, który tą wielkość pozyska, czyli wektor length. Wartość jest zmienna przecinkowa, czyli w formacie float, pasującym do naszej zmiennej prędkości. Więc przypiszemy tą wartość do prędkości, a więc set prędkość i łączymy najpierw tutaj z klockiem exeka oraz z prędkością, która zostanie przypisana przy każdym update'cie ruchu naszej postaci. Kolejny element odnosi się do ruchu, jaki wykonuje nasza postać, czyli movement component. Stąd pozyskamy, czy postać lata. Dokładnie jest to stan, w którym postać nie dotyka ziemi. Coś w stylu flying, jednak tutaj chodzi o falling. Falling jako spadanie, ale jest to stan również wznoszenia po skoku. Dlatego po prostu to jest odniesienie do momentu, w którym postać nie dotyka ziemi. Wybieramy set i łączymy lata z return value falling. W event graphie to już wszystko. Teraz czas, aby stworzyć animgrafa, czyli dokładną animację naszego ruchu. Wyciągamy z resulta pędzel oraz tworzymy nowy stan maszyny. Możemy zmienić nazwę tego stanu, ale wejdźmy do środka. Tutaj stworzymy nowy stan, czyli wyciągamy stąd i dodajemy add state. Tutaj zmienimy tą nazwę, aby odróżniała się od skoków, które później również dodamy. Nazwiemy ją chodzi. Na razie nie ma w środku nic, dlatego musimy to stworzyć. Jak pamiętacie wcześniej, ten stan chodzenia może być stanem, w którym postać stoi, czyli idle, w którym porusza się, ale powoli, czyli chodzi, oraz stan, w którym biega. Klikamy prawym w animacjach i wybieramy blend space 1D, ponieważ jest to jeden wymiar prędkości wychylenia gałki. Wybieramy też szkielet do naszych ramion i nazywamy to odpowiednio, ponieważ jest to stan odchodzenia do biegania. Odstania w sumie do biegania, jednak tutaj nie mamy czegoś takiego jak stan chodzenia, ponieważ bieganie odpowiednio spowolnione wygląda jak chodzenie. Pamiętamy, że pełne wychylenie gałki na kontrolerze do Xboxa to jest 300. Możemy też nazwać oś jako prędkość. Teraz dodajemy animację. Pierwsza animacja, czyli stoi, będzie na zerze tej osi, czyli po lewej stronie, natomiast po prawej dodamy biega. I dzięki temu możemy zaobserwować, trzymając shifta, że chodzenie też prezentuje się w miarę dobrze. To jest coś pomiędzy staniem a bieganiem. Ok, możemy teraz zamknąć ten element, ponieważ w tej zakładce dodamy właśnie tą animację. Można ją znaleźć. Dodam ją tutaj, można ją znaleźć w asset browserze, gdzie są wszystkie animacje. Nas jednak interesuje ta nowo stworzona, która składa się
blenduje kilka animacji jednocześnie. Łączymy wyjście z resultem i wykorzystujemy nasz wektor, naszą zmienną prędkości, a więc getPrędkość, która będzie update'owana z każdym ruchem animacji. Na razie nic nie widać, ponieważ trzeba wszystko skompilować. I po kompilacji widzimy, że nasza postać wygląda dobrze. Na razie znajduje się w miejscu, nie porusza się, ale wygląda to dobrze. Możemy zobaczyć też, jak wygląda to w postaci gracza. Ponieważ w blueprincie charakter nie użyliśmy żadnej animacji, trzeba ją teraz podpiąć. Więc wejdźmy do charaktera, do viewporta, bo tam to wygląda najlepiej, najwygodniej się to ustawia. Wybieramy naszego gracza, nie mesha, który jest pusty, tylko mesha, którego dodaliśmy, czyli nasze ramiona. I wybieramy tutaj z listy cechę ramiona 01 blueprint, bo tak nazywa się nasz blueprint animacji. Wybieramy i widzimy, że animacja została inaczej zorientowana niż sam mesh, ale to nie jest problem, bo można go z powrotem obrócić do 000, dzięki czemu wskazuje na wprost. Ręce jednak są wychylone do przodu, więc wystają poza kapsułę, a więc trzeba gracza nieco cofnąć, aby wyglądał dobrze. I można to od razu porównać na kamerze, jak wygląda. Jeżeli wygląda źle lub dobrze, oczywiście to my decydujemy, gdzie znajdują się ręce. Można je odpowiednio dopasować, tak aby wyglądało to dobrze w grze. Teraz czas na dodanie skoków. Więc wchodzimy do New State Machine i tutaj dodajemy skoki, animacje skoków w konkretnej kolejności. Czyli najpierw start, a więc przygotowanie do skoku z pozycji stojącej. Następnie jest to skok, gdy spada, gracz dotyka podłogi, oraz animacja, kiedy jest ease falling, czyli znajduje się w powietrzu. Ustawienia skoku robimy podobnie jak w 7 odcinku dla postaci w perspektywie trzeciej osoby, dlatego nie będę tego powtarzał.